Kochani, w tym czasie nie nagrywam przygotowania do Eucharystii, bo jak pamiętacie, propozycja i zaproszenie było jedno, aby owocem naszego życia był Jezus, naszych bliskich także, aby owocem życia każdego z nas był Jezus. Niech owocem każdej Eucharystii będzie spotkanie właśnie z Nim, w słowie, w męce, śmierci i zmartwychwstaniu, w ofiarowaniu siebie właśnie Jemu i w przyjęciu Go do swego serca. I tak jak Maryja, razem z nią zawsze i wszędzie. I tego nam życzę, abyśmy w każdej Eucharystii przyjmowali Jezusa jako owoc naszego życia. Zapewne korzystacie też z różnego rodzaju rekolekcji. Niech Duch Święty was wszystkich umacnia i pokazuje prawdę o naszej słabości, prawdę o miłosierdziu Boga, prawdę o opiece Maryi, o jej pokorze, czułości, delikatności wobec każdego z nas. Niech ten czas naprawdę w każdym z nas będzie święty, pełen wyciszenia, ukrycia, łagodności, cierpliwości, przemiany i nawrócenia. Matko, ukryta, czuła, pokorna, łagodna, radosna, wypełniona Bogiem, czuwaj nad nami wszystkimi, nad nami biednymi grzesznikami, nad naszymi rodzinami, nad naszymi braćmi kapłanami, nad wszystkimi, dziećmi Twymi. Amen.